Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Moi drodzy, skończyliśmy sobie ostatnio w miejscu, które widzicie, czyli w windzie. Będziemy próbowali dostać się w tym momencie. Będziemy próbowali się dostać do tranzyt wieży Scimet. To jest to, czyli do wieży Scimet, do sektora. Dobrze, wobec tego. Wobec tego się tam właśnie udajemy. Stara się unikać konfliktów. Właśnie tutaj ta gra ma na zasadzie to, że my tutaj musimy unikać konfliktów. Musimy jak najmniej prowadzić otwartej bitwy, że tak powiem. Promy krótkiego zasięgu są używane przez szpital do szybkiego przemieszczania się. To są te tranzyty, prawda? Dobrze, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Okej. Mam nadzieję, że troszkę spokojniej będzie. Co to za miejsce? Eat. Jakiś baton. Użyć dźwigni. Okej, na jedno kwaknięcie. O, słuchajcie, coś dla mnie. Wiecie co? Te dźwięki to są jakby rozpadająca się stacja, ale zobaczcie. Mamy tu jakąś planetę. I widać z zewnątrz naszą stację. Super. Pięknie to wygląda. Popatrzcie. Planeta i jakby kolejna planeta, albo jej księżyc. Nie, to jest kolejna planeta. No ale super to wygląda. Musiałem sobie tutaj przybiec szybciutko, żeby to zobaczyć. Dobra, my przyszliśmy tędy. Mamy opcję również do... Gdzie to jest opcja? Do wejścia dla personelu. Ciekawe. Na pewno tutaj będzie można wejść. Dobrze. Dla usystematyzowania tego wszystkiego spróbujemy właśnie sobie wejść. O, i tutaj będzie można skorzystać z opcji. A, i tu będzie błędne urządzenie. Proszę bardzo, czyli nie kalibrator, nie da się nic zrobić. No dobra. Zatem jest tylko jeden słuszny i możliwy wybór i to jest droga tutaj. Dobrze, być może wieża, a jeszcze sprawdzimy sobie tutaj tą lokację. Jest kalibrator, możemy wejść. Ok, zhakujmy te drzwi. Sygnał. Oj, dawno tego nie robiłem. Utracono sygnał. Ach, udało się. Coraz mniej czasu mamy na to, żeby taki sygnał poprawnie odczytać. Co to za miejsce? A, San Escobar. Czy my tutaj nie byliśmy czasem? Wymagany palnik plazmowy. Do tego momentu jeszcze nie mamy cały czas tego palnika. Słuchajcie, tędy chyba można wrócić do Taylor. O, przejdźmy. Tak coś kojarzę, że tutaj właśnie była Taylor. O, właśnie. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Hey. Identify yourself. Ripley, from the Torrens. Relax, kid.
hell is going on here, Marshal? Where's the security forces? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlowe, the captain of the Anisidora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood? Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. Okay. Czyli musimy... Nic ci nie jest, Ripley. We really should hurry. O, niestety bardzo ranna jest. Kurczę. Don't worry, Samuels. We'll get her out of here. Dobra. Okej. Rozumiem, że muszę się tam udać z powrotem. Ale spójrzmy sobie na cel. Udaj się do sterowni systemu tranzytowego. Okej. Szybciutki zapis. Tam się zdecydowanie przyda. Tak. Dziękuję bardzo. Dobrze. Sprawdźmy sobie. Teoretycznie teraz powinienem udać się w lewo. Tak jest. Na szczęście nie potrzebne nam tam żadne palniki. Super. Oświetlenia załączają się przy wejściu. Dobrze, bateria załadowana i możemy swobodnie poświecić, ponieważ baterii mamy dużo. Jak najbardziej. Dość taki zmyślny system, jeśli chodzi o zablokowanie drzwi. Przejdę sobie jeszcze tutaj, sprawdzę, czy nie ma tutaj jakiegoś... siekierka fajna. Czy nie ma tutaj jakiegoś dla nas... jakiejś fajnej rzeczy, ale nie ma niestety. Dobrze, przywoj windę. O, proszę bardzo. Czyli będziemy poruszać się windą. Dział kontroli tranzytu i tam się właśnie udajemy. Słyszę, że gdzieś coś wali. Granat hukowy, ślicznie. Reaktywuj system tranzytowy z głównej konsoli. Może zerkniemy sobie teraz na ten granat hukowy, ale to przecież już mamy, nie? Apteczkę, wykonajmy ją. To tutaj akurat, jeżeli chodzi o apteczkę, to nigdy jej za wiele. Pięknie. Ależ tam coś wali jest niesamowicie. Granat hukowy, mina, mołotow. Bardzo chciałbym tego mołotowa skonstruować. Na pewno potrzebna flaszka jest do niego. Aha, tutaj mamy już wszystko, że tak powiem, wbite. Jaka konsoleta. Pięknie to wygląda. Super. Tutaj już chyba byliśmy, prawda?
kojarzę. Czy to podobne miejsce, tu gdzie uganiałem się z androidami? No, tak mi to wygląda. Dobrze, amunicja. Bardzo podobna lokacja, być może... Nie, tutaj pamiętam, że byliśmy i łamaliśmy te kody. Zobaczymy. Ktoś wszystko wyłączył. Niski poziom mocy, wyłącz blokadę bezpieczeństwa i błąd. Calm down in there, you android fuck! Synthetics shouldn't just kill. I don't get it. That's where I heard something. Coś słyszałem. No, po prostu strzał z broni. Co oni mają z tymi nogami, że tak wszyscy upadają? Oh no, android. Już go słyszę. Patrzcie, znowu muszę załadować cały magazynek. Dziwna sprawa, czyli to mi się już pojawia drugi raz. Coś jest na rzeczy. No, słyszę Antka zdecydowanie. Co my tutaj mamy? L2, R2, dobrze. Dźwignia. Dobrze, czyli jeden monitorek już nam się zaświecił na zielono. To świetnie. Tu możemy się schować. Nie zapominajmy o tym, że ta gra polega dalej na chowaniu się. Dobrze, to teraz tak, wyłącz blokadę bezpieczeństwa i błąd. Dobra. Diabelstwo jakieś nam tutaj chodzi. Aktywuj system tranzytowy z głównej konsoli. Ty powinieneś zdecydowanie tutaj być. Czyli co, muszę... Czy ja cię tak załatwię, czy... Straciłem amunicji na tego androida, no ale nic, trudno się mówi. Dobrze. Okej. Sprawdźmy co. A, i wskoczyło nam wszystkie trzy monitory. Super, bardzo się cieszę. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. Niestety wszyscy sobie pojadą, a ja zostanę. Myślę, że tutaj Ripley musi jeszcze wyjaśnić kilka kwestii. Zdecydowanie. Dobrze, nasz cel jest przed nami. Wróć do stacji tranzytowej. Okej. Co mamy tutaj?
wymagany palnik gazowy. Co z tymi palnikami jest, kurczę, ja nie wiem. Przecież na samym początku gry również tych palników wymaganych było sporo. Tutaj widać, że raczej tą windą nie pojedziemy. Ani w górę, ani w dół, ani w bok. Okej. Co to się tu stanęło? Myślę, że tutaj był obcy. Dobra, akumulator. Bardzo chętnie akumulator. Zobaczymy, gdzie możemy go wtrynić. W zasadzie to nigdzie. Dobrze. Rewolwer. Ok, dostęp do terminalu. Zajrzyjmy sobie tutaj. Jestem ciekaw, co tutaj znajdziemy. Słuchaj, no stuknięty bydlaku, myślisz, że to coś przemieszcza się kolejką tranzytową? O, obcy mówią, nie? Pod ręką masz dźwignię, która odłączy sieć tranzytową od Apollo. Pociągnij ją do cholery i zakończymy tę paranoję. Myślisz, że jesteś bezpieczny, bo sieć tranzytowa jest wyłączona? Za to my jesteśmy uwięzieni jak szczury w klatce. Pomóż nam na litość boską. Dobrze, sprawdźmy sobie to. Mam dla ciebie ważne info, frajerze. Zapomnij, że się dogadasz z Sinclairem i chłopakami z ochrony Sixona. Powiedziałem im, czy to ty zabiłeś Morrisona. Sprzątną cię, jak tylko cię zobaczą. Trzeba było pozwolić mi się przyłączyć. Nie przeżyjesz nawet tygodnia. Dobrze, udostępnione. Nic. Dźwięk nic. I użytkowe nic. Czyli tylko notatki same, które właściwie nic nam tutaj nie wnoszą zbytnio. Części mamy limit. Ale czujnik możemy wziąć. Dobrze. Okej. Czysto. Co tu się wydarzyło? Jak widzicie, nie mogę wziąć prawie nic. Zdecydowanie zapiszemy sobie grę. Bardzo fajnie, że tych zapisów jest bardzo dużo ostatnio. Dobra. Rozejrzyjmy się. Tu jakiś warsztat. Palnik gazowy, słuchajcie. Wreszcie jakiś palnik. Bardzo się cieszę. Uruchomiłem radio. No i właściwie chyba tutaj wszystko, nie? Tu możemy części wziąć, ale nie możemy. Dobra, super. Cieszę się bardzo. Wobec tego cofnijmy się do lokacji, gdzie możemy użyć palnika. Zobaczmy. Świetnie. Taki palnik był używany w filmie o drugiej części Obcego. Próbowali właściwie zaspawać się takim palnikiem żołnierze Marines. Pięknie. Dobra, wchodzimy. Ślicznie. Nic tu nie mamy. Jedyna słuszna droga to tutaj. W lewo nie, w prawo jak najbardziej. No i mamy drabinkę. Zdecydowanie raca nam nie będzie potrzebna podczas schodzenia, chociaż szkoda, że Ripley nie ma możliwości tej racy trzymania podczas wchodzenia i schodzenia drabiną. Dobrze, jest czysta. Użyj dźwigni za chwilę. Okay. Jest identyfikator. Tak.
Otwórzmy sobie. Grawz, it's Sinclair. We need supplies. Take what you can from whoever you want. I found an area in habitation where we can seal ourselves in and wait for rescue. I've got guys welding vents shut and shutting off elevators. Plan is to make it watertight. There's no room for more people in the sanctuary, but we can make space for their food, meds, water, and guns. If we're gonna get everyone through this alive, there's no room for pity. No właśnie. Musimy być bezlitośni, żeby przeżyć. Dobra, to teraz tak. Inicjalizacja. Oczyszczanie powietrza działa. Nie widzę za bardzo chyba sensu tutaj, żeby... A, do tranzytu. Popatrzcie, stacja tranzytowa, brak lokalizacji. Pamiątki. Obraz z kamery, dostęp do drzwi. Ale potrzebujemy aż 3 punktów do tego. System alarmowy. To może tak. Oczyszczanie powietrza wyłączymy. Obraz z kamery wyłączymy. Dostęp do drzwi uruchomimy sobie jak najbardziej. A na stacji tranzytowej system nagłośnienia, oczyszczenie powietrza i system alarmowy. Okej, może nie tak zostanie. Dobra, użyjmy dźwigni. Jedno kwaknięcie. Nasz cel jest przed nami. Zamknięte drzwi bez możliwości otwierania palnikami. Na razie mamy palnik gazowy. To jest dobrze i tak, i tak. Ok, sprawdźmy sobie mapkę. Wróć do stacji tranzytowej. Dobrze. Ripley, we heard voices as we left. Watch yourself. Jak zwykle, uważaj na siebie i licz na siebie. Dobra. Dobrze. W takim razie przejdziemy sobie do tej bramy. Tutaj dostań się do wieży mieszkalnej Solonos. To jest to. Ok. Myślę, że możemy śmiało się schować. Czekając na ten tranzyt. O właśnie, idą ludzie. Maybe he's found a better site to raid. Or a way off this fuck heap. That, or today's the day we finally seal ourselves in the habitation box. Remind me why I agreed to this contract. Kurczę, teraz nie wiem, kiedy przyjedzie nasz tranzyt. Bo szybciutko bym wskoczył. I obeszłoby się bez walki. O, chyba teraz dotarł nasz tranzyt. Let's go find Sinclair. No way we should be split. Safety in numbers. Not even sure of that anymore. That thing is unstoppable. Give me one clear shot. I'll stop the fire. A, super. Poszli sobie. Poczekajmy chwilkę jeszcze. Bezinwazyjnie dostaniemy się do tranzytu. Jest ok? Dobrze. Ha. Super. No, a teraz to już możecie mnie smoknąć w pompę. Ok, przemieszczamy się dalej. System tranzystowy to najszybsza metoda poruszenia się między trzema głównymi wieżami. Super. Przewody wentylacyjne przydają się do unikania niebezpieczeństw, ale nie są zawsze tak bezpieczne, jak mogłoby się wydawać. Już to się przekonaliśmy o tym, prawda? Staraj się unikać konfliktów i to też właśnie teraz zrobiłem. Dojeżdżamy na miejsce.
przegrupuj się z Samuelsem, Taylor i szeryfami, ok? Ja w tym miejscu się już pożegnam z wami na dzisiaj, dlatego że no, troszeczkę już minęło czasu, 20 kilka minut. To w zupełności nam wystarczy na dzisiejszy odcinek. Mamy zapis w tym miejscu. I cóż, ja na dzisiaj wam bardzo podziękuję i do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!